Zobaczcie, widzowie, płynąłem sobie tutaj łódką i zauważyłem coś po mojej lewej stronie. Chcecie zobaczyć, co to jest? Oczywiście zostawiajcie łapki w górę oraz subskrypcję na tym kanale, ponieważ wbijamy 200 tysięcy subskrypcji, więc szybko, szybko każdy musi zasubskrybować, łapeczkę w górę oczywiście zostawić, a ja pokażę wam, co znalazłem. Patrzcie na to! Ej, to są ogromne tunele, które są mega kolorowe i w których coś jest. Więc drodzy widzowie, zapinajcie pasy, ponieważ będzie się bardzo i to bardzo dzisiaj dużo działo i musicie oczywiście dać znać, który tunel wam się podobał najbardziej. Uwaga, uwaga, mamy tutaj czerwony, a na końcu Pennywise. Zobaczcie, on tu stoi. Tam jest Pennywise, który jest na końcu tunelu. Mamy również tunel żółty i jest to SpongeBob. Wow, SpongeBob, jaki fajny. Patrzcie, nawet światełka elegancki. Dobra, mamy kolejny tunel. A tutaj Huggy Wuggy. Myślicie, że tutaj będzie Huggy Wuggy? O, to będzie mocne. A tutaj mamy Hulka. Zobaczcie, jaki on ogromny, wielki. Wow, więc drodzy widzowie, łapeczka w górę i oczywiście subskrypcja, żeby nie ominął was żaden film. A my wchodzimy do pierwszego tunelu. Będzie to tunel Pennywise'a. Trochę się cykam. Popatrzcie na jego zdjęcie, na jego uśmiech, na jego oczy, na tę fryzurę, co on tutaj ma, nawet balonik jakiś, wow. Dobra, słuchajcie, wchodzimy do pierwszego tunelu, zobaczymy, co nas będzie na nas czekało. Oczywiście łapka w górę oraz subskrypcje, widzowie, a my wchodzimy, wow. O, teleportowało mnie gdzieś, wpadłem tutaj z tego tunelu. Ej, tu jest zamknięte wszystko, jak ja mam stąd się wydostać? Halo, halo! Ej, to będzie mocne, uwaga. Tutaj jest coś napisane. Witaj w mojej zabawie. Znajdź 6 zabawek, które zostawiłem w tym pałacu. Ukryte są w ramkach na przedmiot. Czyli w takich ramkach są poukrywane jakieś zabawki. Okej, klaun. Tu jest napisane clown, czyli ja muszę tutaj wejść. Słuchajcie, Pennywise gdzieś tutaj może być. Zobaczcie, czy to jest jego pierwsza zabawka? Ej, nie wiem, ale... Okej, poszukajmy. Może gdzieś coś znajdę. Ej, mamy tu skrzynkę. Co w tej skrzynce jest? Patrzcie, kości, jakieś różne super rzeczy. Może je sobie po prostu weźmiemy? Może mi się przydadzą do czegoś? No nie wiem, okej, tutaj widzę, że nie ma żadnych ramek na zdjęcia. Okej. Tutaj dalej poszukajmy. Cyk. Trochę creepy, ale nie ma. Tutaj nie ma żadnej zabawki. Dobra, poszukam. Ej, strasznie tu ciemno. Trochę się cykam, bo clown może być wszędzie, słuchajcie. Może tu gdzieś Pennywise mi wyskoczyć. Nie widzę tu żadnych Ej, czy tu jest? Nie, już myślałem. Dobra, czyli co? Zabawki, czy to może są zabawki po prostu? Ej, nie wiem, no czekajcie. No to poszukajmy, może jakąś pierwszą zabawkę bym znalazł w takim, w tej ramce. Ale czekajcie, może troszkę jasność dam jaśniejszą, bo jest strasznie ciemno. Dobra, tutaj też nic nie widzę. Poszukam nawet na górze. Wejdę sobie tutaj, cyk. Nie ma? Nie ma ty, nie ma tych zabawek, to jest, clown sobie zrobił ze mnie normalnie, zabawki. Jest, patrzcie, pierwszą znalazłem, mam pierwszą zabaweczkę, cyk, proszę bardzo, i oto jest ona. Czekajcie, wejdźmy tutaj, sprawdźmy, może jest tutaj jakieś wyjście czy coś, nie, nie ma. Całe szczęście, że tutaj clown nie wyskakuje nigdzie, bo trochę bym się bał. Ej, może bym wziął sobie pochodnie tak w ogóle, żeby było cokolwiek widać, może gdzieś tu pod spodem coś jest, nie, nie ma. Dobra, zamykam w takim razie to wszystko. Poszukam może w tym więzieniu. Może w tym więzieniu też coś będzie. Bo każdą celę sprawdzam, słuchajcie. Każdą celę, w której może coś być. Tutaj światło się świeci, ale chyba nic więcej. Dobra, pootwieram wszędzie. Tutaj też nic nie ma. Chyba, że gdzieś poukrywał u góry. Ej, no dobra, pierwszą zabawkę mamy w sumie. Całe szczęście, że jednak on sobie tutaj nie zrobił ze mnie żartów. Bu, tu jest napis bu. Okej. Mam kolejną! Patrzcie, jest kolejna zabaweczka i to sama, ten Toy Soldier. No nieźle. Dobra, tutaj też nic nie ma. Jest kolejna! Nie gadaj, patrz. Cyk.
O, toy helikopter, czyli już mamy trzy. Ej, spoko. Dobra. Nie gadaj, że muszę ją wrzucić tutaj do tego, do tego czegoś tamtego, nie? Jest kolejna! Mamy już cztery. Cyk, proszę bardzo. Fajnie mi idzie. Myślałem, że to będzie dosyć cięższe, ale chyba poradzimy sobie. Słuchajcie, widzowie, subskrybujcie kanał, jak macie tutaj napis. Ja nawet sobie wezmę go, złapię. Patrzcie. O, weźmiemy tutaj. Patrz, pociągnę go i będzie napis subskrybuj. Subskrybuj kanał. Pyk. Oj. Zepsułem. Dobra, nieważne. Idziemy dalej. Zostały mi jeszcze dwie zabawki, tylko nie wiem dokładnie, gdzie je szukać. Tu jest jakieś wejście, może tak sprawdzimy sobie. Brawo, patrzcie, mamy kolejną. No, to już jest pięć, słuchajcie, pięć zabawek. Czyli została mi tylko jedna ostatnia. Mam nadzieję, że gdzieś jest ukryta w łatwym miejscu. Prawdopodobnie tutaj jest! Mamy sześć! Widzowie! Ej, to nie było aż takie ciężkie. Pennywise, naprawdę myślałem, że się postarasz. Okej, okay. Witaj w mojej zabawie. Dobra, czyli już jesteśmy, skończyliśmy. Super, dobra, Pennywise, trzymaj. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6. Jest 6 zabawek, tak jak chciałeś. Nie było to ciężkie, więc co? Jak jeszcze raz zajdę, to chyba będę mógł wyjść. Uwaga, 3, 2, 1. Wow! Mamy to! Pięknie! Czyli mamy pierwszy tunel zaliczony. 6 zabawek dla Pennywise'a załatwione. Pięknie, widzowie, no naprawdę mi się udało. Ale myślicie, że dobrze wykonałem zadanie? Chyba było, dobrze się spisałem, co? Tak mi się wydaje. Ale dobra, wchodzimy do kolejnego tunelu. Zobaczcie, co to jest. No to teraz ten chłopiec, pan Gąbka. Jak widzicie, zobaczcie, jak on ma ładny tutaj, ładny wszystko dookoła. Taki ładny piaseczek, bąbelki i ten. Arbus, nie arbus, to był ananas. Dobra, to co, wchodzimy, uwaga, do tunelu SpongeBoba i... O, teleportowało mnie. Co jest grane? Ej, jestem tutaj. Patryk, co jest z Patrykiem? Halo, Patryk, wstawaj. Pobudka, wow. Ale mi, patrzcie, co się dzieje. Czemu, Patryk, mi bijesz? O, Patryk, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ja nic nie chcę ci zrobić. Czemu ty chodzisz jak jakiś dziwacznie? O, widzowie, mamy problem. Dobra. SpongeBob, ratuj, nie wiem, o co chodzi, ale zobacz, on mnie gonił. Dobra, stoi tam, ale dziwnie. No, siemanko, jak widzisz, Patryk się ma jakieś upodobania, chodzić tak dziwnie. Bardzo, bardzo dziwaczny dzisiaj ostatnio był. Słuchaj, nasza koleżanka Sandy zalało jej domek. Zobacz, cała jest w wodzie. Musisz ją ususzyć. Poszukaj jakichś gąbek czy czegoś. Na pewno ci się uda, proszę cię. Na pewno dasz radę nam pomóc. Bo biedna Sandy nie ma jak mieszkać, bo ona po prostu pod wodą nie da rady żyć. Dobra, SpongeBobie, spróbuję ci pomóc, tylko ten Patryk jest dziwaczny. Czemu on tam chodzi w taki sposób? Nie, proszę, tylko nie to. Zobaczmy, co jest pod tym domkiem. Zobaczcie, ile tu wody. Wow, trzeba jej pomóc, bo naprawdę może być kiepsko z nią. Dobra, czyli co? Muszę znaleźć sposób w jakiś sposób, żeby ogarnąć tutaj tą wodę. Dobra, poszukajmy czegoś. Tu, jak widzicie, Patryk? Jak to możliwe, że ty tutaj jesteś? Przecież ty przed chwileczką chodziłeś tam. Ej, widzicie to? Tu przecież był Patryk, który sobie dziwacznie chodził, a teraz mamy Patryka, który jest tutaj. Dobrze, siemka, czekaj, mam ci pomóc coś, tak? Czekaj, Patryku, czy masz tu gąbki? Ej, słuchaj, ja pożyczę od ciebie te gąbki. Mi się przydadzą, ponieważ ktoś potrzebuje bardzo i to bardzo pomocy, rozumiesz? Pożyczę, później ci oddam, osuszymy. Dobra, słuchajcie, widzowie, przejdźmy do kolejnego domku, tylko nie wiem, jak tu wejść. Ej, tam skalmar jest! Wow, dobra, ale wejdźmy może do SpongeBoba, do domku SpongeBoba, który jest ananasem. O nie, ile tutaj jest skrzyń? Patrzcie. Co to jest? Armor? Gąbkowy? Ej, jak to jest możliwe, że on może mieć gąbkowy armor? Ej, to jest mega. Dobra, gąbki mamy. Dobra. Poszukajmy więcej w skrzyni. Jest! Kolejne gąbki! Ej, bo to teraz to jest spoczko. Cyk, cyk, więcej, więcej, więcej. O, i mamy cały armorek. Nie gadaj, że cały armorek i on jest oczywiście z gąbki. Ej, to może być śmieszne, ale sprawdzimy. Czekaj, czy coś jeszcze tutaj jest? Chyba nie, już wszystko wygrzebałem z jego domku. Dobra, SpongeBobie, to w takim razie
jak ja mam się dostać do Skalmara? Przecież ten domek jest jakoś zabezpieczony, nie wiadomo jak tu wejść. Może jakaś skrzynka, może jakiś przycisk trzeba zrobić. Czekaj, coś tutaj widzę. Nie wiem, skrzyneczka. Dźwignia normalnie jak na zawołanie, proszę bardzo. Możemy teraz sobie tutaj otworzyć, pyk. Jestem! Cześć Skalmar, słuchaj, potrzebuję gąbek. Masz może w lodówce, czy coś w zamrażarce, albo tu? Jest, patrzcie ile gąbek. Ej, to ja tak nałożę sobie, żebym wyglądał jak pan gąbka. Cyk, dobra. Ej, to teraz tylko wystarczy to osuszyć. Mam nadzieję, że uda mi się. Ej, no to teraz tylko mi wystarczy to wysuszyć i chyba będzie gitarka. Dobra, uwaga, uwaga, zaczynamy. Ej, czy ja wejdę w tym ubraniu, to myślicie, że zacznie ten? Rozwalać? Ej, nie, nie działa. O, dobra, spróbujmy to wysuszyć. I może jeszcze to. Okej, i może jeszcze tutaj. Ej, mam ich dużo, więc spoko. Powinno wystarczyć, bezproblemowo. Cyk, proszę bardzo, cyk. Ej, wysuszyłem. Ej, świetnie, widzowie, zobaczcie. Udało mi się wysuszyć cały ten domek. Więc mogę wam już wszystko oddać. Proszę bardzo, SpongeBobie. Trzymaj to wszystko, cyk, cyk, cyk. I chyba jest gitarka. Dobra, widzowie, w takim razie możemy chyba wychodzić. Nie wiem tylko jak tu się wraca. Dobra, SpongeBobie, ja chcę wrócić do tuneli. Chcę wrócić z powrotem. Wow! Ej, dobra, mamy już dwa tunele za sobą. Czerwony Pennywise'a, żółty SpongeBoba. Został nam Huggy Wuggy. Ej, jestem ciekaw, co teraz mnie czeka. Co za przygoda, zobaczymy czy coś fajnego. Także ja wchodzę, uwaga, uwaga. Myślę, że tam będzie coś dziwnego. Ale dobra, wchodzimy i bum. Okej. Jestem w jakimś labiryncie. Widzicie go? Ty. Normalnie niebo jest nade mną, myślałem, że to może do Poppy Playtime się teleportuje czy coś, ale widzę, jest skrzyneczka i razem z książeczką. Dobra, przeczytajmy. Huggy Wuggy, zapraszam do zabawy. Szukaj książek. Okej, słuchajcie, czyli co, książeczki mam znajdywać, tak? Ej, ale tutaj nic nie ma. Ej, książka, gdzie jest książka? Nie ma. Dobra, poszukajmy. Może tutaj gdzieś, albo i tu. Czemu tu są ramki? Puste ramki? Nie wiem, dlaczego tak jest, ale dobra, poszukamy. Może coś jeszcze znajdziemy. Okej. Dobra, poszukam sobie tutaj. Cyk. Dobra, coś więcej może jest. Jest kolejna skrzynka. Okej. Teraz ją tylko przeczytać. Tajny kod 1. Ej, mam jakiś tajny kod do przeczytania. Okej, czyli mam książeczek szukać i z tajnym kodem. Dobra, to przejdźmy może tu. Nie, tutaj już byłem. Teraz tu, tutaj już też jest koniec dróżki. I mamy w sumie tutaj jakieś przejście. Ej, ten labirynt jest duży. Jak ja mam go przejść? O nie, przecież ja się zgubię tutaj. Po prostu, a jak mnie Huggy Wuggy tutaj dopadnie? Dobra, mam kolejną skrzynkę. Huggy Wuggy. Ej, jaki kod? Ej, to będzie problem. Jak ja mam tutaj kody odnaleźć? O, jest problem. Widzowie, dobra, to ja się cofam. Bo chyba jeszcze coś pogubiłem. Coś jeszcze powinienem tutaj odnaleźć. Tylko nie mam pojęcia gdzie, co i jak. Huggy Wuggy zrobił jakiś tajny kod. Mam kolejną książkę, dobra. 1, 2, 3. Okej, czyli jeszcze jedną muszę odnaleźć. Tak? Jeszcze jedna, po prostu jeszcze jedna ostatnia hasło. Jakie to może być? 1, 2, 3. A tutaj książka jest. 1, 2, 3. Tajny kod. Dobra, ej, znalazłem. Ostatni tylko zostanie mi do znalezienia. Poszukam może tutaj. Jeśli to będzie jakaś zwykła liczba, no to jesteśmy w domciu, a jeśli jakaś w ogóle taka nie wiadomo skąd, no to jest trochę problem, będę musiał się szukać cały czas tego wszystkiego. Dobra, tej skrzynce już byłem, przy tej i przy tej chyba już też byłem, więc ona mi nic więcej nie da. Okej, tu jest przejście i labirynt. Nie! Huggy Wuggy, co żeś narobił? Czemu taki ciężki labirynt? Myślałem, że będzie łatwiejszy, ale tu widocznie on naprawdę zaszalał. Tajny kod, 1, 2, 3. O. Dobra, tutaj chyba już byłem. Nie, dobrze. Czyli przechodzimy sobie dalej, dalej i dalej. Jest tu skrzyneczka, tu już byłem. No i się teraz będę plątał, widzowie. Ten labirynt jest skomplikowany.
O nie. Dobra, wracam do tej skrzynki, do tego tajnego kodu i będziemy próbowali dopasować czwartą liczbę, cyfrę. Także może to akurat wyjdzie, może poznamy to. Patrzcie, o, nawet pamiętałem, jak tu się idzie. Czyli wnioskując z tego, że 1, 2, 3 i ostatnia to, nie wiem, 1, 2, 3 i spróbujmy. 1, 2, 3, 1. Nie działa. A dwójka? A trójka? A czwórka? Czwórka zadziałało, patrzcie! Okej! Czyli kod był 1, 2, 3, 4. Ej, to był mega prosty, dobra, klikam. Wow! Udało się, słuchajcie, mamy już, przeszliśmy trzy tunele. Czerwony, nie, żółty i niebieski, Hagiego Łagiego. Został nam ostatni zielony. A zielonym, uwaga, uwaga, jest, uwaga, kto? Hulk! Łoki, on wielki! Wow, chyba chce mnie złapać, widzowie, zobaczcie, już mnie przyciąga! O nie, nie, Hulk! Okej, jestem gdzieś. Jaki ogromny Hulk! Zobaczcie, jaki tu rysunek jest. Dobra, co to jest? Kamienny Kilof. Bądź jak Hulk. Przedostań się przez miasto. PS. Potrzebujesz żelaznej płyty naciskowej. Zrobisz ją dzięki przedmiotom, które znajdziesz. Żelaznej? Płyty naciskową żelazną? A no tak, bo zwykła to taka jest, wiecie, słaba, nie? Dobra, słuchajcie, czy ja muszę parkour zrobić? Żelazna, właśnie płytka naciskowa? Czy klapę? Ej, bo już się zgubiłem, czekajcie, płytkę naciskową czy klapę? Bo już nie wiem, czekaj, żelazną płytkę naciskową, dobra. Dobrze, przechodzimy przez miasto, ale zobaczcie, jakie tu jest super miasto. Normalnie widać, że tutaj ktoś sobie ładnie tutaj zbudował miasteczko. Okej, i jesteśmy tutaj. Widzicie? Tu mamy węgiel i drabinki. Te drabinki się mogą nam przydać, tylko nie wiem po co. Dobra, fajnie, fajnie, tylko tutaj trzeba przeskoczyć. Wow! O, spadłem. Spadłem, ale mam drabinki, więc mogę sobie je użyć tutaj. I zobaczcie, cyk, i jestem w tym miejscu. Pięknie, dobra. Czy coś jeszcze jest? Piecyk, konstruowanie. Ej, to ja muszę tutaj przeskoczyć. O, spadłem. Dobra, patrzcie, przejdziemy sobie. Taki skok. Ej, to Hulk to musi wysoko skakać, że on potrafi takie te przeskoczyć. Pyk, jestem, udało mi się, dobra. Cykujemy tutaj, cyku, cyku. I mamy, patrzcie, żelazo. I te żelazo będzie nam potrzebne. Spoko. Dobra, teraz tylko tam jakoś przeskoczyć. Mam nadzieję, że mi się uda. Proszę, proszę, jest. Pięknie. Teraz tutaj. Nie, spadłem. Jak blisko, widzieliście to? To było mega, mega blisko. Ale teraz już przeskoczę to na bez problemu. Tutaj muszę double skoka zrobić. Cyk, dobra. Cyk, 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 cyk. I teraz tutaj jakoś przeskoczyć, bo wtedy mi się udało i teraz tym razem tak samo. I cyk, jest, dobra, o, nie, dobra, powiedzmy, że udało mi się. Dobra, weźmy tutaj drabinki, powiedzmy, że udało mi się i jest to zrobione. Przechodzimy sobie dalej. Ej, ale ja muszę przecież przepalić, to ja muszę teraz przepalić tego, w tym piecyku. O nie, dobra, czyli zrobimy tak, przepalamy sobie żelazo, tylko gdzie jest więcej żelaza? Płytka naciskowa z dwóch żelaza, z dwa żelaza się robi, tak? Czekaj, czy to jest sztabka żelaza? Ej, to ja mam już jedną! Ej, czyli z poprzedniej mapy, ale nie wiem, czy Hulk może się wkurzyć, jak użyję tej pięści, przez to, że wziąłem, oszukałem, dlatego lepiej tą jedną sztabkę sobie schowam, a wezmę tą, która się tu przypala. Ej, co jest grane? Ej, jest, przepaliła się, już myślałem, że coś się popsuło. Dobra, płytka, jest płytka. Dobra, mamy płytkę zrobioną. Także wchodzimy sobie tutaj i musimy oczywiście przeskoczyć to. Ej, tutaj już jest cięższe do skakania, ale te czerwone bloki nie są jakieś turbo ciężkie. Dobra, udało się, słuchajcie, płytka naciskowa i przechodzimy. Wow, uwięziłem się, halo, Hulk, ratunku. Dobra,
Wow, patrzcie, udało mi się, wykonałem wszystkie zadania w tych tunelach. No, zielone to było mega ciężkie, ale udało się, tam był Hulk, tu był Huggy Wuggy, tu był SpongeBob, a tam był Pennywise. Drodzy widzowie, udało mi się, przeszliśmy wszystkie tunele, więc drodzy widzowie, zostawiajcie łapki w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominął was żaden film. Dzięki za uwagę, pamiętajcie, żeby wbić na mój drugi kanał Matruner.pl Minecraft, no i na mój trzeci Matruner.pl Memy, koniecznie wbijajcie, subskrybujcie ten kanał, wbijamy tam 800 i 100 tysięcy subów, a tutaj na naszym 200. Także to by było na tyle. Do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami. Trzymajcie się gorąco. Pa, pa!